Pod hasłem Pokój i dobro w Olsztynie i innych polskich miastach celebrowano Święto Trzech Króli. Orszak prowadzony przez odtwórców ról mędrców Melchiora, Baltazara i Kacpra z przedratusza wraz z bratem Albertem i patronem Olsztyna świętym Jakubem przeszedł na Plac Solidarności. Do kogo oni idą? Jezusa. A co mają ze sobą? Mają dla niego jakieś podarki? Kadzidło, złoto i mirrę. Pomimo mroźnej aury mieszkańcy Olsztyna tłumnie wyszli na ulicę, aby wspólnie kolędować i uczestniczyć w plenerowych jasełkach. Jesteśmy katolikami i każdy katolik powinien iść na taki właśnie marsz. Dla społeczności ważne i dla rodziny ważne. Orszak przede wszystkim ma charakter prorodzinny. My zapraszamy wszystkich, wierzących, niewierzących. Odtwórcy głównych ról mieli podczas orszaku sporo pracy, a odpowiedzialność za powodzenie spektaklu też była duża. Mieliśmy pewien scenariusz, ale mimo wszystko serca szło. Orszak Trzech Króli odbył się w Olsztynie po raz czwarty. Każdy uczestnik mógł otrzymać koronę, śpiewnik, a także potwierdzający udział w orszaku certyfikat z pieczęciami trzech mędrców.